Witam w czwartym odcinku. Ruszamy na Silvermoon, jak widzę. Hello there. Czyli Terenas i Uther będą zmierzać, by bronić Silvermoon, Quel'Thalas całe. No zobaczymy, jak to będzie. Wygląda na to, że plaga już tu jest. Powinniśmy poszukać jakichś ocalałych. Mam nadzieję, że nie jesteśmy zbyt późno. Już chciałem zacząć czytać to na żywo, ale po tym jak szybko minął... Aż myślałem, że to będzie Black Scene. Po tym jak szybko minął dialog Terenasa, zwątpiłem. Dobra, co my tu mamy? Elfów? What? Czemu nie mają paski życia? What? Okej, okay, o, widzę, że będzie jakiś konny u elfów. Jakieś śmierdziele. Chyba zobaczmy, jakie mamy zadania. Misje. O cholera. Trochę tego jest. Znajdź mistyczną fontannę. No dobra. Znaczy się, to będzie po drodze, bo nie wydaje mi się, żeby ktoś tu... Żeby twórca mapy to wszystko gdzieś po bokach dodawał. Słusznie. Ale jestem zajarany na tą kampanię. O! No ni! Za dużo memów z animców. Definitywnie. Co tam ma ten? Tu ma ten. Ja też jestem obecny. W imię światłości. Na honor. Słusznie. W imię światłości. Sekretne przejścia. Tylko po to, żeby zniszczyć szkielet. Mroczny sługa. O! Wyłączcie mi to, wyłączcie mi to. Wyłącz. Nie masz po co ich leczyć z tej choroby. Tylko się z many wysrasz. Słusznie. Trolle. O, trolle. Leśne trolle. Kreatury powinny już dawno zostać wytępione. O lol, sami tutaj ten. Co tu mamy? Kamień zdrowia. Bierz Terenas. A, bo to było... z możliwością ataku od razu. Dobra. W imię światłości. I guess not. Dobra, dobra. No i rozwijając pytanie odnośnie, czy plaga byłaby na tyle silna, żeby sama bez Arthasa podbić cały Lordaeron, Quel'Thalas i ogólnie, pewnie, że byłaby na tyle silna, tylko że trochę by jej to dużo zajęło. Arthas po prostu był niezwykle upierdliwą osobą i nie umiał poczekać i robił wszystko od razu. On jest też, był dość dużym narzędziem w rękach Ner'zhula na samym początku. Nie wiem, jakie było założenie w Warcraft 3, ale mi się wydaje, że teraz już można mówić wprost, że Arthas był od razu wybrany z myślą o tym, żeby być następcą jakby Ner'zhula. O, zamienili spele tutaj, okej. Rashgorat. Murloki. Ale zajebiaszczy jest ten skill. No proszę. Jak łatwo. Bez mydła. To wygląda ciekawie. To wygląda bardzo ciekawie. Tam gdzieś kątem oka widziałem w jakimś let's playu zagranicznym, że tutaj można wysokimi elfami sobie dowodzić. Co by mi się spodobało. Co jest tutaj? Tu już nic nie ma.
Kolejne zastępy plagi. No i biedny Uther. Nie wie co ma ze sobą zrobić. Healing time. No nie ma sensu im włączać heala, bo po prostu ta choroba będzie im zabierać po jeden życia. A heal daje ile? 25, czyli no po prostu będą niepotrzebnie marnować manę ciągle. Uther musi przeżyć, teraz musi przeżyć. No niestety tego piechura nie zdążę zdubbingować, to napiszę. Zatem wytępmy ich wszystkich. No, właśnie sobie przypomniałem, że miałem trochę dać głośniej grę. Mam nadzieję, że to wystarczy. Nadchodzą za Lordaeron, za króla. Zobaczmy, co mają do zaoferowania. Póki co misja pierwsza niesamowicie ciężka. Na honor. W imię światłości. Słucham, przyjacielu. Gdzie ty jesteś? Czemu nie chcę uleczyć? Masz coś, co... Jak sobie życzę. Czego odjadzisz? Nie uwiniemy się. Już się robi. Światłości. To jest dziwne. Słusznie. Musimy się wycofać, bo ta wieżyczka nic nie atakuje. To fajnie, nie? No dobra. Będę musiałem zniszczyć pobliską bazę fioletową. O! Dostałem swoją bazę. O, to jest. Załatwię to w mgnieniu oka. Wysokie elfy. A, w sumie to pokażę, jak się rozbudowuje, bo ta misja jest chyba dość krótka. Oj, te jednostki też dostałem. Sporo. Terena spoleczysz. Biorę się do roboty. Stawię czoło, nie będzie. Światłość jest z nami. Tak się stanie. Mam dużą nadzieję, że teraz jest gra już w miarę głośno. Czy możecie przestać łazić jak debile? Na twoje wezwanie. No. Biorę teraz się do roboty. Mam nadzieję, że gra jest w porządku. Sto tak wolno. Strasznie wolno chodzą. Przeszkadzasz mi w obliczeniach. Ty mi w graniu. Zaoran. Biorę się do roboty. Okej. Zostaliście zaatakowani! Problemów widzę, że nie będzie. Czemu mam akolitów? Nie, zupełnie nie tak. Pozwól, że ja to zrobię. Co to biorę jest? Elf wymyślił coś lepszego. Mi w obliczeniach. Co to jest? Chcesz, żebym co zrobił? Tak, już się za to biorę. Teraz to ma 6. Chcesz, żebym co zrobił? Ciekawe, do ile tu mogę. Czy do 70, czy już dalej? Nie, zupełnie nie tak. Pozwól, że ja to zrobię. Nie ugniemy się. Biorę się do roboty. Foolish mortals, undead will never succumb. Coś mi drzwi skaczą. Biorę się do szybą. Ej, twardo nawet jest. A, dobra, mam 2000 życia. Minutkę 15 sekund będzie. Przeszkadzasz mi w obliczeniach. Kto to zatwierdził? Inżynier. Przywoływanie ukończone. Pardon za te cięcia, ale rodzice bardzo chcą wiedzieć, co się akurat dzieje w moim pokoju. Tak, panie. Czego ode mnie? Nawet pomimo faktu, że powinni siedzieć w pracy. Dobra, gdzie mam już... Możecie sobie już włączyć. Co tu póki co muszę zrobić? Trochę mnie nie było przy komputerze. Wow!
Pozwala moim strzelcom na posiadanie płonących strzał. Moi socmeni będą... Potrzebna jest moja pomoc? Czyli co, 26 ataku będą mieli? Ej, zrób mi to. To po prostu podnosi budynek. Nie, zupełnie nie tak. Pozwól, że ja to zrobię. To mi się zda na pewno. Elf wymyśliłby coś lepszego. Jak zobaczę, że będzie bardzo wolno się to wszystko rozkręcało z budowaniem tej bazy, to po prostu nie będę nic się odzywał i przyspieszę materiał. Ale póki co widzę, że można normalnie lecieć. Jeżeli mamy być cztery, to oni ich dwóch wystarczy, żeby powstrzymać całe to hordy, chyba że jakieś silniejsze rzucą. Biorę się do roboty. Critical Strike, zobaczmy. Słucham, przyjacielu. Aha, czyli o to chodziło, no dobra. Przeszkadzasz mi w obliczeniu. Ukończone. W razie jakby któryś umarł. Biorę się do roboty. Dalej zrobisz kuźnię. Nie, zupełnie nie tak. Zupełnie nie tak. Kto to zatwierdził? Ja, a nie, ty już to budujesz, nie, to budujesz tajemniczą kryptę. Kto to zatwierdził? Biorę się do roboty. Załatwię to w No, nagram oka. Ten odcinek i muszę się zabrać za skończenie scenariusza Arthasa. O matko. Zapowiadam to tak długo już. Przywoływanie ukończone. Światło przywoływanie ukończone. Ale tak, jestem rad, że ludziom podoba się mi w obliczeniach. Dubbing, który robię. Jestem rad, a nawet Polon. Nie mogę tu budować. Tak, już się za to biorę. Od samego poranka promieniuje. Nie boję się. Nie trzeba nawet. Za srebrną rękę na twoje wezwanie. Większych wysiłków wkładać, żeby oni sobie to mogli jakoś pokonać. Co jakiś czas tylko trzeba będzie luknąć tam. Przywoływanie ukończone. Nie, to jest, te dźwięki są piękne. Gram wysokimi elfami, a mam dźwięki nieumarłych. Brawo. Nie boję się. Press on. Przywoływanie ukończone. Jestem. Miętka faja. Słusznie. Okej, mam gdzieś dwóch. Przeszkadzasz mi w obliczeniu. Jesteś tu, a drugi? Załatwię to w mgnieniu oka. Wypadówka do drzewa. Was mam tu ilu? Przeszkadzasz mi w obliczeniach. Pięciu. Załatwię to w mgnieniu oka. Nie, póki co nic nie mogę budować. Trzeba poczekać, aż się sanktuarium zrobi. Ciekawe, jak na trzecim to się poziomie nazywa. Co ja tu mam? Fort. Muszę zrobić kuźnię. Przywoływanie. Mamy tak, łuczniczka, czyli... Twój ruch. Na twój znak. Po prostu inny model ma, to jest łuczniczka z nocnych elfów. No jest zbrojny, czyli... Potrzebna jest moja pora, przyjaciel. Zwykły ziomek jak u ludzi, tylko że ma inny model. I mamy jeszcze balistę, zobaczymy. Skoro mamy niszczyć bazę, trzeba będzie balistę zrobić. Przywoływanie ukończone. Ciekawi mnie. No tak, póki co mam do dostępu tylko tyle tutaj mapy. Ciekawi mnie, jak dużą mapę się tu wykorzysta. Jako, że to jest kampania fanowska, to nie wydaje mi się, żeby jakoś bardzo mapę to wykorzystywała, bo to się na takie rzeczy się ciężko robi. Nie, zupełnie nie tak. Pozwól, że ja to zrobię. Upgrade na sobie coś. To na sanktuarium. O, bastion? Chyba bastion będzie na ostatnim poziomie. Przywoływanie ukończone. Work complete. Przeszkadzasz mi w obliczeniach. Pardon, ale mi się zaplątały kable. To jest ciekawe. U ludzi jest o 5, tu od razu o 10. Zostaliśmy zaatakowani! We under attack. Ej, chodźmy trochę z tyłu. Jezu, to druga wieża kamieniami rzuca. O lol. Dziwne, że nekromanta nie wykorzystuje kościotrupów, chyba że ich nie ma.
Nie, kozacka wieża. A, zwykła ta. Zwykła balista, tak jak było. Potrzebna jest moja pomoc. Stawię czoło niebezpieczeństwu. Bez obaw. Więc jakbym mógł, to bym tą myszkę wyciszył. Bo tak ją na tych nagraniach słychać. Nie, tak. Pozwól, że ja to zrobię. Hala wojny. Załatwię to. Drugi kolega wyjdzie stąd, wyjdzie stąd. Drugi kolega zrobi mi Arcane Sanctuary. Co zrobił? No dobra. Przeszkadzasz mi w obliczeniach. Tak, tak, już się zadowolę. 90. Ale wymyśliłby coś lepszego. Zobaczmy, czy będzie stówka. To my zrobię sobie tutaj tak. Badania zakończone. Na twoje wezwanie. Za honor. Tu mnie coś, tu coś będzie na pewno. Trolle! O, dobra. Śmierć niewierny! Dobra, dzięki, dzięki wieżo. Może się zbliżę bardziej w tą stronę. Atakują z daleka. Trochę lipa. Przywoływanie. Jeps. Śmierć niewierny! Nie, ale mam fan. Dzięki tej kampanii. Przywoływanie. Co mam tutaj? Okej, okay, ciebie znamy. Battle Mage. Przywoływanie ukończone. Zostaliśmy zaatakowani! Badania zakończone. Przywoływanie ukończone. Badania twojego imienia. No tak dobra, duży obóz troli. Nie było żadnego skarbu. Jestem trochę zawiedziony. Spróbuję zrobić póki co. Conjure? Enchantress? Fajne mają nazwy. Zostaliśmy zaatakowani! Nie uwierzę. A już nas nie zdążyłem. Co ty sobie robisz teraz? Dawaj, Falrik. Będzie dziwne, że teraz ma Falrika. Chociaż Falrik pojechał z Arthasem w oryginalnej kampanii i później w Ice Crown, w Hall of Reflection on jest tam. Z jego tej instancji nie cierpiłem. A, pokaż się. Elfy czekają. Energia magiczna jest dziś bardzo kapryśna. Zmniejszasz pancerz. Badania zakończone. To jest ciekawe. To jest jeszcze bardziej ciekawe. Słucham, przyjacielu. A pierdziele, co? Ale zajebiście. Aż sobie ich upgrade'ne bardziej. Przeszkadzasz mi w obliczeniu. Tu mam Jadiktor? Nie wiem jak to przeczytać, fajnie. Ciebie sobie upgrade'ne, to jest ziomek na koniu. To jednego też sobie może wykonam. Póki co zobaczymy, jak silne będą te wojska. Nie. Tak. Pozwól, że ja to zrobię. Kto to zatwierdził? Allows battle mages to use magic defense ability. Dzięki temu będą mogli być ci, gdzie oni są, ci odporni na magię. To jest fajne. Wiesz. Improve the fight capabilities of swordsmen or just. Badania zakończone. To jest spoko, to też jest spoko i to jest. Nad tym się jeszcze zastanowię, czy opłaca się marnować zasoby.
Tu mi się zawsze będzie opłacało marnować zasoby. Badania zakończone. Załatwię to w mgnieniu oka. Stówka, czy będzie coś dalej, czy to jest po prostu prozentronowe? Jak nic dalej, to następną wycieczką będzie rąbanie drzewa kilofem. I pojedynczy ziomuś? No, już idę. Wycofajmy się. Światłość jest z nami. Pomóż mi, pomóż sobie. No i już jest spoko. Ej, ziomeczki. Przywoływanie ukończone. Badania zakończone. No, badaj on my watch. Ach, to już długo schodzi z tym wszystkim. Zobaczmy, jak to ma wojska już. To jest moja pierwsza. Nie ugniemy się. Okej. Dobra. Grupa pierwsza już tutaj. Do drugiej grupy ktoś tutaj mamy dwóch, trzech. Badania zakończone. Jestem. Ktoś jestem. Czekam na twoje rozkazy. To jest mój ziomeczek. Co ci dolega? Pokaż się. Panie. No, ładnie wygląda nawet. Potrzebna jest moja pomoc? No. O, kulka mrozu. Nie, nie boję się. Nie, czyli stówkę można mieć maksymalnie. No, zobaczę, czy takimi jednostkami będę w stanie coś tu zdziałać. Nie wyglądają źle. Proszę mi dać kulkę. Analną kulkę mrozu. Co ci dolega? Bez obaw. Słusznie. Dobra. Tu mi się wydaje, że coś będzie. Honor. Skoro taki kamienny wał został utworzony, słusznie. No, się przekonam, co? Alright. Dobra. Słusznie. No, czyżby to była fontanna? Badania zakończone. Tak jak myślałem. Badania zakończone. W imię światłości. Okej, wy sobie już poradzicie. Słucham, grupa druga tu do was przyjdzie. Oj, to chyba od razu baza nie umarł. That's right. No to dobra, pora im kopać dupę. Podać na szybsze obroty, przerzucić z komentowaniem. Tak, jeśli... Nie marnuj chwilę. Obok mam ten. Fontannę zdrowia. No dobra, wszyscy są zebrani. Na honor. Ktoś jest ranny? Można atakować. W imię światłości. Tu znaką grupę trzecią zrobię. Bez obaw. Nie jest to żadna subfalryka. Światłość jest. Easy peasy. Bez masła. Bez mydła. Jezus Maria. Chciałem powiedzieć ten wspaniały więzienny tekst. Że ktoś został wyruchany bez mydła. Powiedziałem, że bez masła. Potrzebna jest moja pomoc. Dobra. Wy możecie przestać tam biegać. Please. Ja pierdolę, no. Nie zdążyłem. Badania zakończone. Badania zakończone.
nie zdam. Z jakimi wyskami tu będę walczył? Czy z Rifalita? Idź na pozycję. Oho. Jeszcze to i będzie już luzik. Potrzebna jest moja pomoc. Nawet pomimo dość niskich umiejętności jestem w stanie. O, sprawdźmy zamieć, jak działa. Oczywiście. Jestem tego ciekaw. A, zwykły taki ten. Zwykły blizzardzik. Jestem. Ja zostało złota 840. Słusznie. Dobra, nie ma tu jakichś większych, nie ma tu większego wyzwania dla mnie. Zobaczmy tam falę uzdrawiającą, na kimś mogę. Nie, wszyscy są zdrowi. O, tu jesteś. Raczej to samo, co bym miał Terenas. Bez oba. Na 3 sekundy wstanie ich bohater? What? LOL. LOL! To bardzo ciekawe. Ok, wykonałem główne zadanie. Szukaj Silvermoon. A, trochę mi tu zabijali, co my to tam. No dobra, póki co odpychanie, no, to się zniszczyło. Póki co odpychanie nieumarłych, idziemy dość sprawnie. Tą grupę sobie zostawię. Jestem twoją sługą. Jak będzie jakaś większa baza, to przyjdę tam i zrobię sobie drugą kopalnię. Chociaż mam dość sporo, to nie będę widział takiej potrzeby. Słusznie. Honor. No. Słusznie. Na honor. O, to też jest kopalnia. Czekaj, czy te bandziory coś dadzą. Poza sowitym wpierdzielem. Drżyj przed światłością. Nie dali mi nic. Zaraz, to ja im dałem sowity wpierdziel. Cholera. Dobra. Słusznie. W imię światłości. Słusznie. Dobra. Może murloki coś dadzą. Nie. Nie. Za srebrną rękę. Za Lorderon. Drżyj przed światłością. W imię światłości. Nic nowego. To jest taka jedna bolączka, że masz tych. O! Jak sobie życzysz? Lament wysokich elfów. To nie wygląda dobrze. Zresztą nie wiem, czemu to się nazywa lament wysokich elfów, skoro oni śpiewają Sindorei, a Sindorei to są już krwawe elfy. Okej. Okay. Czyżby koniec misji? Całe miasto zostało wyrżnięte. Jesteśmy za późno. Lord Uther? Czy ty jesteś Lordem Utherem? Sylvanas? Nie dawałem wiary w to, że zobaczę cię żywą. Nieumarli są niestrudzeni. Nie mamy z nimi szans. Już dotarli do Silvermoon. Lepiej wynośmy się stąd szybko. Moi zwiadowcy zawiadomili mnie, że nieumarli zmierzają tą ścieżką. Zatem ruszajmy natychmiast.
I tym razem się spóźniliśmy. Czekałem na... Ginie. Chyba nie myśleliście, że uda wam się uciec przed plagą tak łatwo.